Skuteczne zarządzanie informacjami i zasobami to wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa, szczególnie w dobie postępującej globalizacji oraz łatwiejszego dostępu do wiedzy. Nowoczesna firma potrzebuje narzędzia, jakim jest system Rekord ERP, który elastycznie integruje procesy wewnętrzne oraz pozwala na wydajną komunikację z otoczeniem. Spójne informacje sprawiają, że biznes nabiera nowych możliwości, a wykorzystanie zasobów staje się bardziej efektywne. System Rekord ERP, autorskie oprogramowanie firmy Rekord, to kompletne narzędzie wspomagające główne obszary działalności przedsiębiorstwa: sprzedaż, produkcję, logistykę, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, kontroling i analizy zarządcze. Modułowa budowa systemu zapewnia jego dużą skalowalność. Pozwala ona również dobrać funkcjonalności do potrzeb i możliwości inwestycyjnych organizacji. Rekord ERP jest systemem otwartym. Wszystko po to, by klient łatwo mógł dostosować go do swoich potrzeb. Po podstawowym przeszkoleniu administratorzy mogą wpływać na funkcjonalność, budować raporty i widoki analityczne, jak również integrować system z aplikacjami zewnętrznymi, jak programy CAD-owskie, interfejsy maszyn CNC, platformy EDI. System Rekord ERP jest ponadto wyposażony w wewnętrzny język aplikacji, dzięki któremu dział informatyczny w firmie klienta może dostosowywać oraz rozwijać oprogramowanie bez udziału Rekordu. Dzięki otwartości i elastyczności system Rekord ERP rozwija się wraz z firmą klienta, a jego funkcjonalność jest na bieżąco poszerzana, by efektywnie przekładać się na efekty biznesowe. Funkcjonalność systemu wynika z ponad 20-letniego doświadczenia Rekordu w projektowaniu i wdrażaniu autorskich systemów wspomagających zarządzanie. Należy dodać, że Rekord ERP jako pierwszy z polskich produktów spełniał standard MRP2, co zostało potwierdzone certyfikatem już w 1998 roku. Współautorami systemu są również jego użytkownicy, którzy sami wprowadzają nowe funkcje, czy też inspirują do zmian i dalszego rozwoju. Rekord ERP to nie tylko dobry system, ale przede wszystkim skuteczne wdrożenia. Blisko 100% z nich zakończyło się uzyskaniem wszystkich przyjętych założeń. Tak dobry wynik jest efektem przyjętej metodyki wdrożeniowej, której główne założenia to adekwatna struktura projektowa, ukierunkowanie na jasno zdefiniowane cele, symulacja pracy systemu przed jego ostatecznym wdrożeniem.